Zdrowia. Odra, świnka i różyczka. No jakiś czas temu zrobiłem filmik, dosyć kontrowersyjny. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No dlaczego kontrowersyjny? No dlatego, że nieszczepionkowcy się zdenerwowali i zaczęli proponować, co powinienem czytać, co powinienem oglądać, na co powinienem patrzeć, co się dzieje na świecie. No i wyzywali mnie od niedouczonych i tak dalej, i tak dalej. No prawda jest taka, że jednak szczepionki, no to są szczepionki i to wszystko polega na tym, że wszyscy będą się szczepili, tak? Także powolutku te chorzy ludzie nie będą kaszlali i kichali, i rozpryskiwali tego w sumie bardzo makabrycznego stanu, jakim jest choroba. No odra, różyczka i świnka, no to nie są przyjemne sprawy. Jeżeli można zaszczepić, no to społeczeństwo jako takie powinno mieć zrozumienie, że się szczepi. Społeczeństwo jako takie rozumie, że są pewne przypadki 1 na 10 tysięcy, 1 na 100 tysięcy. No jest to takie ryzyko społeczne, no ale to ze wszystkim jest ryzyko społeczne. Ubezpieczenie na samochód, no to też zakłada, że człowiek nie będzie miał wypadku, no ale jeżeli będzie miał wypadek, no to jakoś będzie tam pokryty jego szkody. Z leczeniem jest troszeczkę też odwrotniej, no bo jest nadzieja, że na pewno nie będzie nadzieja, na pewno. Jest możliwość, że szanse na to, że zaszczepiony zachoruje pomimo wszystko, są jedne powiedzmy na 100, a nie 70 na 100 w wypadku nieszczepienia, no bo to jednak te choroby się rozprzestrzeniają. No i teraz w Ameryce jest ciekawa sprawa, no bo ostatnio były takie parę epidemii, szczególnie na tym zachodnim wybrzeżu na Pacyfiku i szczególnie tam Oregon i Washington, no to tam jest znane z tego, że tam po prostu różni dziwaczni ludzie lądują. W Kalifornii lądują dziwaczni ludzie, ale Kalifornia jest droga, ale Oregon i stan Washington pod Kanadą zaraz na samej górze, no to nie jest aż taka strasznie droga i klimat jest dosyć przyjemny. Jest taki oceaniczny, jest wilgotno. No tam jest właśnie Seattle, te wszystkie, te Vancouver jest po drugiej stronie, od strony Kanady. Także nie jest tam mroźno i zimno. No i z jakiegoś powodu tam ci hipisi starzy, najróżniejsi socjaliści, komuniści, wolne duchy, wolne jakieś nienormalni trafiają tam. No i od groma jest tych nieszczepionych dzieci i tam właśnie parę takich epidemii się porobiło. No ale teraz jest rewolucja. Jaka jest rewolucja? No jest rewolucja tych własnych dzieci. Te dzieci, które mają po 12, 13, 15, 17 lat, po prostu mają dostęp do tego internetu, no zaczynają pisać. No i zaczynają pisać: moi rodzice to są jacyś kretyni, nie wierzą w szczepionki, mam 18 lat, no i co teraz mam zrobić, gdzie mam się zaszczepić? Bóg tylko wie, dlaczego jestem zdrowy, czy jeszcze się nie rozchorowałem, czy że jestem jeszcze żywy, tak? No i te dzieciaki widzą, czytają i chcą być zaszczepione. Ci rodzice ciągle są przeciwko. Ironia losu jest taka, że często ci rodzice byli szczepieni, a dzieci nie szczepią. To jest taki sam kretynizm dla rodziców, którzy robią z dzieciaka wegetarianina. Jeżeli dzieciak zrobią z niego wegetarianina, no to niestety ilekolwiek by tej fasoli nie jadł, ilekolwiek by tych orzechów nie jadł, ile tej soja i różne różniste zastępcze rzeczy zamiast mięsa, no to ten dzieciak jednak wyrośnie herlawy. Jednak wyrośnie herlawy bez tego tłuszczu i bez tych białek, bez tych witamin, które rozpuszczają się w
w mięsie i w tłuszczu, no to te dzieciaki, no to wyrosną bardzo, bardzo herlawe. Te krew jest słaba, szpik kostny jest słaby, żołądek jest słaby, no wszystko, co tylko można, no to wykończyć dzieciaka, który rośnie, no to jest zbrodnia, to jest makabryczna zbrodnia. Rozumiem jeszcze nienormalnych nastolatków, które w wieku tam 17, 18, 20 lat naoglądają się najróżniejszych idiotyzmów o robieniu kiełbasy i się robią wegetarianami. No ale to już ciało jest ustabilizowane, zbudowane, mózg się rozrósł i tak dalej, ale na siłę robić z dzieciaka wegetarianina, no tak samo jak robić z psa wegetarianina, no to też jest, no oczywiście to jest 100 razy mniej ważne niż z dziecka, no ale własne po prostu przekonania przekładać na inne swoje dziecko, to już jest makabra. No i te dzieciaki piszą tego rodzaju, co zrobić. No i na tych internetach, na tych Reddit, Facebookach reakcje są duże. Są duże reakcje, 20-30 tysięcy odpowiedzi. Ludzie przesyłają, dziwią się, mówią, jak to jest możliwe, żeby jeszcze nie było, żebyś nie był zaszczepiony, no ale dobrze, że chcesz być zaszczepiony, no i pokazują, mówią, tu możesz iść, tam możesz iść, no teraz w Ameryce to się tak popularne zrobiły takie przychodnie takie z buta, można powiedzieć, no bo do tej pory kiedyś 50-60 lat temu to było tak, że ludzie to mieli swojego lekarza, lekarz miał swój biuro, powiedzmy, gdzieś tam w miasteczku, we wsi, w domu i tak dalej, no i szło się do tego lekarza, no i ten lekarz wziął tam 10-20 dolarów, tuzin jajek czy coś takiego, no i popatrzył, pobadał, sprawdził ciśnienie, wysłał badania na krew, no i taki lekarz domowy, taki lekarz wewnętrzny załatwiał 90% zapotrzebowania na lecznictwo amerykańskie. No bo to jest to, co potrzeba, tak? Tam coś, jest jakieś zakażenie czy szczepionki, no to było proste. No i później, no ale w wypadku tych 15 czy 20% bardziej skomplikowanych rzeczy, no to trzeba było wysyłać do specjalistów. No i jak do specjalistów trzeba wysyłać, no to trzeba było gdzieś tam iść, zrobić i załatwić. No i 30-40 lat temu zaczęły się robić grupy, że jak ktoś wchodzi do budynku, no to cokolwiek by tam nie miał, no to zaraz mu zrobią rentgena, czy zaraz mu zrobią na miejscu badania krwi, prześwietlenie, tego rodzaju rzeczy. Także w jednym budynku jednego dnia. No i to się wydawało, że to jest dobre. No i jest dobre, tyle tylko, że jest trzy razy droższe. Trzy razy droższe, no bo jednak mieć te miejsca lecznicze takie, nie szpitale, nie kliniki, to jednak, żeby to wszystko utrzymać, no to jest troszeczkę co innego niż jak, bo nie ma takiego obciążenia. Mimo wszystko oni mają dużo tych pacjentów, no ale tak czy inaczej ceny poszły diabelnie w górę. No i później jeszcze jak doszła ta niby przymusowa Obamacare, czyli to ubezpieczenie Obamy, ale to ubezpieczenie Obamy to nie jest żadne ubezpieczenie, to jest po prostu to, że państwowo, jak ktoś ma, jak ktoś zarabia i płaci podatki, no to musi się zadeklarować, że sobie wykupił ubezpieczenie. Jak powie, że on nie wykupił ubezpieczenia za tam parę tysięcy, no to dokładają mu jeszcze więcej podatków. Także musi zapłacić karę za to, że sobie nie kupił ubezpieczenia. Także to nie jest coś, co obywatel dostaje, tylko to jest Obamacare, to jest to, że musi sobie sam wykupić pod karą bata. No i te szczepionki, to jest makabra, no bo w 1998 roku był w takim angielskim czasopiśmie Scalpel, Lancet, czyli Scalpel, opublikowane były badania, że właśnie autyzm się wzmaga.
No i od tego czasu to już nawet ten sam magazyn napisał i odciągnął wszystko i zaprzeczył i po prostu powiedział, że to nie jest prawda, że to wszystkie te badania to jedna beczka gówna była. No ale jednak ciągle ludzie to powtarzają, między innymi Jim Carrey to jest ten komediant amerykański, no on tam miał najróżniejsze te filmy dosyć popularne, no ale on jest troszeczkę na poziomie psychicznie chorego, no między innymi dlatego chyba jest tak dobry w tych filmach komediowych, no ale on pcha tą ideę, że po prostu te szczepienie to jest nienormalne. 17 stanów w Ameryce, 17 stanów, także ten Washington, stan Washington, bo jest Washington DC, czyli District Columbia, które jest takim kwadratem stolica i jest stan Washington, tam na Kalifornia, Oregon, Washington i Kanada. Ohio, no to większość ludzi wie, Pensylwania, to jest bliżej na wschodnim wybrzeżu, Filadelfia, to ta oryginalna stolica tych 13 stanów sprzed 250 lat i Teksas pozwala właśnie na to, że rodzice mogą zrezygnować ze szczepienia dzieci na podstawie filozoficznych przekonań, no i osobiste powody też pozwalają na to, że nie ma szczepionek, a 30 innych stanów pozwala na, ze względów na religijnych. Także teraz jest to dosyć makabryczne, no bo dzieciaki piszą i na tych mediach społecznościowych i one piszą, i nie wiem, na co jestem zaszczepiony, nie wiem, na co nie jestem zaszczepiony, diabli wiedzą, co się ze mną może być, no i mówią, no tak, nie byłem zaszczepiony, bo tam jest faktycznie rtęć, no i oczywiście tam wiele tych rzeczy ma rtęć i mnie to denerwuje, no ale jakie ma możliwości, co można zrobić. No i ludzie mu piszą, że w zasadzie akurat w tym Washington State, no to osoby powyżej 13 lat to nawet nie muszą mieć zezwolenia rodziców na to, żeby się zaszczepić. Ciekawa sprawa jest, że w Ameryce jest taka strona internetowa vaccines.org, czyli szczepionki.organizacja. Tak? Także to jest państwowa strona internetowa, która automatycznie tam ma całą bazę danych i pokazuje jak, gdzie i po co i na co się zaszczepić. No także 15-latki, 16-latki, 17-latki odkrywają, że coś jest nie tak z tych ich rodzicami. Tak, także cokolwiek ludzie nie pisali na moim poprzednim, pod moim poprzednim filmiku, czy nie będą pisali po dzisiejszym, wygląda na to, że jednak dorastające dzieci są troszeczkę bardziej rozumne od tych swoich rodziców. No i teraz statystyka taka, tak, w tych hrabstwach, gdzie powiedzmy bardzo popularne było nieszczepienie, no bo są takie nastawienie tych ludzi, że można nie szczepić, no to po tych wybuchach tych epidemii wszyscy ci niewierzący w te szczepienia, nieszczepionkowcy, to po prostu pobiegli kłusem i hurtem zacząć się szczepić, czyli jak to mówią, jak trwoga to do Boga, albo jak to mówią, jak odra to do pielęgniarki. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek na dole. Cyknąć można, zasubskrybować codzienne filmiki i do następnego.